Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek zmagań z remontem dzika. Miłego oglądania Wam życzę. Mam nadzieję, że te nasze poradniki się dzikowcom przydadzą. No i co? I pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie o subskrypcjach. A ja właśnie jadę po kolejne materiały, które mi są potrzebne do remontu i biorę się dalej za robotę. Także miłego oglądania. O, widzicie, tutaj jest ten znak, o którym Wam mówiłem, że musi się zgrywać, aczkolwiek jeśli znajdziecie jeden, to obejrzyjcie dookoła, czy nie ma gdzieś jeszcze, bo jak to robiło już parę osób kiedyś tam, to może się okazać, że w drugim miejscu też będzie podobny punkt przecinakiem i nie będziecie wiedzieli, który jest który. Także to warto sprawdzić, a ja się zabieram tu zaraz odbezpieczanie tych śrub i rozbieranie tego mechanizmu. No widzicie, warto było mechanizm rozebrać, jeszcze nie umyty, ale specjalnie Wam pokazuję, że w środku w tych zakamarkach też się troszkę brudu nazbierało, także wszystko sobie wypłuczę. Oczywiście tu mam poznaczone osie satelit i będę sobie to tak wszystko teraz stopniowo mył i tak też Wam radzę, żeby nic tutaj nie pomylić, niech to wszystko wróci na swoje miejsce, tak jak to pracowało, z racji tego, że akurat tutaj nic nie będę wymieniał, bo wszystko fajnie współpracuje, nie jest tak mocno zużyte, więc na moje tutaj warunki to, co będzie jeszcze pracować, to wszystko wystarczy, tym bardziej, że no niestety te wszystkie podkładeczki, nie podkładeczki trzeba byłoby szukać, dobierać od czegoś, niestety nie kupimy tego nowego tak w sklepie. Gdyby były dostępne, pewnie bym bez problemu tu wszystko powymieniał, ale że nie ma, no to trzeba poskładać z tego, co jest, a że jest to wszystko w fajnym stanie, to śmiało może to zostać. Także pokażę Wam później, jak już będę miał to wszystko wymyte. No, tutaj jak widzicie, mam już rozebrane, umyte elementy mechanizmu różnicowego i pokrótce Wam powiem, jak to, z czego to się składa. Tutaj podłożyłem sobie taki biały podkład, żeby to może bardziej kontrastowo było, bo mniejsze elementy. Tutaj mamy osie, sworznie, osie satelit. Widzicie, jedna jest inna, druga inna, bo są inaczej wykonane. Jeden jest wykonany w formie takiego, można powiedzieć, sworznia z otworem w środku. Drugi to jest taka prostszy element. One wpracują jeden tu w drugi wchodzi. Następnie na te sworznie przychodzą satelity, które wchodzą w ten sposób i podkładki ślizgowe w ten sposób i z każdej strony tak samo tutaj to wygląda. Mi tutaj będzie ciężko teraz to jedną ręką składać, więc to Wam tylko tak poglądowo mówię. O, tak to wygląda w formie połączonej, natomiast teraz oczywiście w takim układzie, jak one są, one nie zazębiają się nigdy między sobą, zazębiają się z tymi koronkami. Te koronki w ten sposób się zazębiają z obu stron. Ja sobie to też poznaczyłem, z której strony która koronka jest. Tutaj też są podkładki ślizgowe, bo te koronki wchodzą później, jak mamy na przykład tutaj jedną z obudów, jedna z połówek obudowy mechanizmu, to ta koronka później tam już podkładka, widzicie, jest ślizgowa i ta koronka tutaj pracuje. Tak to tutaj wygląda. Tu jeszcze na tą obudowę zaraz łożysko 30-210 stożkowe założę. Natomiast zanim to zrobię, to jeszcze trzeba też zwrócić uwagę, co jest istotne. Tutaj pod łożyskiem, pod tą bieżnią były podkładki dystansowe. W moim przypadku 4 podkładki. I do czego one służą? Ponieważ tutaj w dzikach jest tylko jedna, z jednej strony jest ta nakrętka do regulacji tego, z jednej strony jest na stałe w obudowie skrzyni, a z drugiej jest możliwość regulacji tej bieżni, położenia tej bieżni od łożyska stożkowego. I te podkładki tutaj, podkładając pod tą bieżnię, służą po to, żeby przestawiać jakby nie tylko, bo tamta nakrętka służy do kasowania luzu, do ustawienia odpowiedniego luzu na tych łożyskach. Natomiast do zmiany, do przesunięcia, czyli do oddalenia lub przybliżenia
koła talerzowego do koła atakującego. Tym samym przesuwania jakby w lewo lub w prawo koła talerzowego służą te podkładki. I one z jednej strony zdystansują nam łożysko i z drugiej strony będziemy mogli ustawić ten luz. Tak więc tutaj ustawienie luzu jest dużo trudniejsze, ponieważ no musimy za każdym razem to łożysko tutaj zdejmować z tej obudowy, ewentualnie dokładać lub odejmować te podkładki. Ja natomiast jako wyjściowo podejrzewam, że tego nikt nigdy nie rozbierał jeszcze, więc ja wyjściowo sobie założę nowe łożyska i włożę te cztery pierścienie dystansowe i ewentualnie będę robił korekty później. Także tutaj przychodzi jedno to łożysko i tutaj są te pierścienie dystansowe. Natomiast reszta mechanizmu różnicowego tej obudowy, tu mamy drugą połówkę, ona oczywiście są zaznaczone, tak jak wam, o, tutaj jest ten znak i ten znak mamy również tutaj i one w ten sposób mają się połączyć. Teraz nie będę ich na siłę ściskał, ale mniej więcej w ten sposób mają być potem złożone te dwie połówki, z tym, że ta druga połówka, ona jeszcze tędy, i to też warto sobie zaznaczyć, wchodzi w koło talerzowe i jednolicie tymi śrubami, ośmioma, ósemkami jest skręcone na przelot. Te śruby takie z łbem, jeszcze mam tu odpowiednio umyte, z takim płaskim łbem, przechodzą od tej strony, wchodzą i na przestrzał skręcone są nakrętkami i zabezpieczone podkładkami. Także to w ten sposób jest zrobione. A koło talerzowe to jest jeden element, można powiedzieć, z tym sprzęgłem do blokady mostu. I jak widzicie, koło talerzowe tutaj nie ma jakiegoś tam szczególnego zużycia. Troszkę już gdzieś tam, o tutaj jest ząb troszkę wybrakowany jeden, tutaj również i tutaj. Natomiast, o i tu jeszcze kawałek. Natomiast spróbuję tą przekładnię odpowiednio ustawić w ciągniku i te elementy, no w moim przypadku, zostaną z powrotem zamontowane z tego względu, że nie mam innych nowych części do tego ciągnika, a tak jak mówię, one akurat, no nie da się tego kupić w sklepie, a nie jestem w stanie po prostu teraz na szybko tego poszukać, a u mnie te traktorki, no praktycznie to tylko tyle, żeby gdzieś tam z przyczepki czasami po zlocie pojeździły, nigdzie na miasto, że tak powiem, się takim dzikiem nie sposób za bardzo puścić, więc tutaj akurat te przekładnie zostawiam, tym bardziej, że nie jest to jakiś tam taki uszczerbek, który mógłby wpływać na jakość pracy tak naprawdę, ponieważ przekładnia ma być tak ustawiona, żeby tutaj środkiem tego zęba pracowała, a nie tutaj przy końcu jednym czy drugim. Tak więc tą przekładnię, jak się prawidłowo ustawi, to te wyszczerbienia najprawdopodobniej nawet nie będą miały styku, nie powinny mieć tak naprawdę większego znaczenia tutaj przy pracy tej przekładni. Jeśli chodzi o te satelity i koronki, tu również warto sobie wszystko poznaczyć, natomiast mniejsze ma to znaczenie dla pracy tej przekładni, dla hałaśliwości i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, ponieważ te elementy pracują tylko podczas skrętów lub podczas różnicy w prędkości lewego i prawego koła, czyli w momentach, kiedy używamy tych blokad przy skrętach jakichś, czy normalnych po prostu skrętach, podczas poślizgu jednego z kół, kiedy na przykład podczas orki nie mamy załączonej blokady. Tak więc nie pracuje to cały czas, stąd też gdyby nawet wam się coś tutaj gdzieś pomyliło, zamieniło, to muszę was uspokoić, nie będzie to miało większego wpływu na działanie. Gorzej już jest, jeśli wymieniacie jakieś elementy i tak dalej, gdybyście zamienili, na przykład zostawili stary wałek atakujący, a nowe koło talerzowe lub odwrotnie, to wtedy może mieć to większe znaczenie dla pracy. I teraz jeśli chodzi o montaż, to ja zrobię sobie to w ten sposób, że najpierw zmontuję, włożę po prostu satelity, koronki, to wszystko zmontuję w koszu satelit, skręcę to razem ze sobą, śrubami zabezpieczę, a na końcu sobie łożyska 30-210 zamontuję na tym mechanizmie. Natomiast co jeszcze?
warto sobie poznaczyć, jeśli byście to gdzieś odkładali, bo tutaj wiadomo, to są łożyska stożkowe, bieżnie są luzem, tak więc warto sobie, chociażby nawet białym markerem takim olejowym, czy jakimkolwiek innym, jak to będzie odtłuszczone, to sobie po bieżni chociaż poznaczyć jakoś, żebyście wiedzieli, nie zamienili bieżni. Generalnie bieżnie powinny być w sumie jednakowe, natomiast ja zawsze stosuję taką zasadę, że jeśli to było już razem wykonane, jest razem skompletowane fabrycznie, to tak dążę do tego, żeby to razem było również zamontowane w takiej samej kompletacji. Tak, na tym tle chyba lepiej nawet widać. Tu widzicie, mam już tą jedną część mechanizmu złożoną i teraz szukam sobie tego punktu. Widzicie, jest tutaj. Szukam na drugiej połówce punktu. Też jest tutaj. I w tym momencie, o, w ten sposób mogę ten mechanizm złożyć. On tam oczywiście ma takie występy, więc musi się odpowiednio ułożyć, ale tak ma być ten mechanizm złożony. Drugą koronkę, ona tutaj od góry, o, ładnie wchodzi. I w tej chwili, bo ona pracuje dopiero tutaj w tym kole talerzowym, i wtedy składamy, o, w ten sposób. I później celujemy sobie oczywiście tam na te znaki, które mam poznaczone, i otwory, żeby nam się zgrywały. I od tej strony wchodzą śruby, natomiast od drugiej strony przychodzą nakrętki i pod nakrętkami jeszcze takie blaszki, podkładki zaginane. No i jak już mam skręcony cały mechanizm, zabezpieczone nakrętki, tu wszystko w środku się obraca płynnie, to mogę przystąpić do wprasowania tych łożysk. Tu jeszcze też może Wam pomóc w tym, żeby nie pomylić, bo nie po tej stronie, tylko po przeciwnej, od strony tych podkładek, to łożysko, bieżnia zewnętrzna tego łożyska wchodzi w tą tuleję. Więc możecie sobie po prostu to w ten sposób też się połapać, co jak ma być. No i mam złożone już tutaj obydwa łożyska. Tutaj mamy tą bieżnię. I w ten sposób sobie to ładnie pracuje. Także odkładam do szafki, biorę się za dalsze elementy. No i co nam zostało ze skrzyni? Tak naprawdę do regeneracji nam został wałek sprzęgłowy. Tutaj to jedno łożysko do wymiany i uszczelniacz. Oczywiście do wymycia to wszystko. No i wałek atakujący ze wszystkimi kołami zębatymi. Tutaj niestety, żeby się dostać do tego łożyska, no to musimy wszystkie te koła ściągać. Ale to sobie zostawiam na koniec. Natomiast teraz zabiorę się za wałek sprzęgłowy. Żeby go rozebrać, musimy wyprasować wałek z tej obudowy, razem z łożyskiem on wyjdzie i w tą stronę, czyli jakby do wewnątrz skrzyni on wyjdzie. Tu nie ma już żadnego zabezpieczenia, więc to bez problemu tutaj powinniście dać sobie radę. Gdybyście to jednak robili bez prasy, a wybijali, no to zwróćcie uwagę, żeby nie pokaleczyć tutaj tego wirowpustu. On i tak tutaj już trochę jest zużyty, ale no nic na to nie poradzę. Trzeba będzie może go troszkę tutaj zregenerować, a może poszukać innego. Zobaczymy. I tutaj łożysko 6006 w środku. Gdy już mamy ten wałek wyjęty, wałek tak wygląda, jako już osobna część. Łożysko tutaj stąd też wyprasowane, to 6006. kulkowe. I tu jeszcze w środku był uszczelniacz 28×47×10. Jego już obojętnie, czy do środka wbijecie, czy na zewnątrz, bo tutaj jest bez kołnierza ta powierzchnia. Ale zobaczcie, jaka ciekawostka, bo będzie to widać. O, zdaje się, firma Morpak uszczelniacz robiła. Do dzisiaj ta firma robi jeszcze uszczelki. Nie wiem, czy uszczelniacze, ale uszczelki na pewno. No, ale nad wałkiem sprzęgłowym trzeba się tutaj zastanowić, bo zobaczcie, widzicie, ma takie już wyrobione zagłębienia, że tak powiem. Jest to oczywiście od tarcz, od tego wielowpustu na tarczy zrobione. I no coś takiego no nie zostawię, muszę coś z tym zrobić, albo wymienić, może mi się uda gdzieś dostać wałek sprzęgłowy, albo spróbować to chociaż wyszlifować na równo, bo takie dołki mogą powodować zacinanie się tarcz, no i nieprawidłowe działanie sprzęgła. Natomiast to jeszcze sobie rozejrzę się i zabiorę się za rozbiórkę wałka atakującego, aczkolwiek po lepszym umyciu to koło atakujące wygląda tragicznie.
O, tu jeszcze Wam porównam tarczę sprzęgłową. Ta po lewej jest, no, używana oczywiście, ale jest w dobrym stanie. Zobaczcie na wielowpust. Natomiast ta była właśnie z tego dzika. I zobaczcie, widzicie, o ile jest za szeroki? Ten wielowpust, są nierówne, pozrywane tak jakby. Jak przyłożymy jedno na drugą, to może tego nie będziecie tak dobrze widzieli, ale o, wydaje mi się, że chyba to widać. O, tak mniej więcej powinno być, o tyle tutaj jest więcej wytłuczone, że tak powiem, w tej tarczy. Także tak to się prezentuje. Te tarcze już niestety, mimo że okładziny można by było nanitować nowe, no to tutaj niestety wymagałoby to bardzo żmudnego procesu regeneracji.